Metropolia Bydgoska.pl. Trenowaliśmy dwa dni przed tymi zawodami. Trening, wszystkie tutaj ustawienia przyniosły skutek. Mecz wygrany bardzo wysoko, cieszymy się. Ja tutaj mam na myśli też wygrana pod kątem bonusa na torze w Ostrowie w rundzie rewanżowej. Także jest dobrze. Widać, że drużyna się rozkręca coraz bardziej. Jesteśmy tu dopasowani do swojego toru. No, trochę tutaj jeszcze jest do zrobienia, tak? Nigdy nie jest w 100% dobrze. Uważam, że też jeszcze musi Szymon Schlauderbach i Daniel Janiewski popracować nad tym, żeby oni też prezentowali dobrą formę. Jeżeli tam Bierczyk i Jagiel przywozi jedynki, a biegi są wygrywane 4-2, to trudno mieć do nich pretensje, tak? Nie zawsze jest tak, że same trójki się przywozi, a wiadomo, tak jak powiedziałem na początku sezonu, liga jest wyrównana, przeciwnik, każdy, który jedzie na naszym torze, ma bardzo dobry skład i naprawdę ciężko się zdobywa te punkty. Dobry występ Basso. Jego rola jest taka, że no będzie jechał z tego numeru 8 lub 16 i czeka na jakieś tam potknięcia kolegów z drużyny. No niestety w takiej roli był tutaj sprowadzony, na dzisiaj bardzo dobrze się wywiązał. Oczywiście, że tak, jeżeli dany zawodnik robi punkty, no to wiadomo, że trzeba mu dawać więcej szans i to będziemy robić. Metropolia Bydgoska.pl.